Siemanko gołąbeczki, 5:15. Środa. Chyba się zaczęły treningi młodych pocztowych, bo już ich lata, to moje młode latają. Już jakieś dwa chyba do nich padły. Już coś tam do nich wpada. Nie wiem, czy tamten, co wczoraj był, to poleciał, czy jest. Nie zwróciłem uwagi. Ale zaraz stary wypędzę dzisiaj. Będzie lot. W grzebie. Także rano oblot, a potem ich sobie siedzą i czekają. Gdzieś o 15:30 będzie wypuszczenie pewnie. A może o 16:00 troszeczkę za Warszawą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z rana 15 stopni. O, już jakiś jest jeden. Ucieka. Młodziaczek. Już otwarte, zaraz je pogonię. Te dwa ciemne wypuszczone. Nie wiem, czy to nikt się nie odzywa. Ona odbija od razu. Tu jesteś. O, łapią się w jedno. Nawet się wybiły i się nawet tak jakoś łapią. O, już jakieś nimogi takie, jak mnie to denerwuje. Ciemny kosi górą. Nie wiem, czy to ten samiec chyba. Jastrząb je pozbiera. Się oderwie taka grupka i one sobie mniejszym kółkiem chodzą, w dupie mają. Dziadostwo. Bociany, jakie leniwe. Bociany najgorsze rozpędzić. Mimo, że łapci nie mają. O, ciemny tam poszedł. A ta samica chodzi, widzę, bo ona ma takie piórko przerwane troszkę. Tyle się nie chce złapać. Ciemna do pieprza. Poszła na Darka teraz. Może być niegłupi gołąb, naprawdę. Dobrze chodzi. Nie daje im siadać. Niech chodzą. Niech się złapią przy dachu i niech dopiero siadają. Albo niech lecą gdzieś w cholerę. Bogdan gania, ale ja nie mam czasu, muszę jechać. Tylko przygotuję jeszcze im wungiel, proszę. Po chorobie. Po antybiotykach. Mój prywatny lekarz weterynarii nakazał mi podać teraz wungiel na karmę, żeby oczyścić ich. A i co, powiem wam, że po tym antybiotyku jest
nie ma już choroby. Oba, jak będą ciekawe. Ale to jest chyba ta samica krogulca. Choroba zniknęła. I nawet dzisiaj sobie troszkę polatały. O, ja przygotowałem im karmę. Zaleję im. Zaleję im tym wąglem. O. I mieszam, niech postoi. Bociany nie chcą chodzić, a i łapy urosły takie. O. Proszę bardzo. To dopiero początek tych łapek. Bo tutaj góra jest jeszcze nieskończona. Tylko boczki się klarują. Chyba dobre ciśnienie, bo poszły bardzo wysoko. Na trzy grupki się rozwaliły, ale tamte wysoko, wysoko. Godzina 12. Trzeci trening dzisiaj. Pięknie. Samoloty tylko rady nie dają. W chmurach. Chociaż chmurnie. O, tu są boczki. Pięknie, pięknie. Bardzo dobre ciśnienie jest, bo zobaczcie teraz, bo Budapeszt. Młode pocztowe. Gdzie one są? O, jak Budapeszty chodzą. Bardzo wysoko. Stare jadą na lot, także ich nie puszczałem. A młodziaczki elegancko. Czyli po chorobie już. Odpukać. Aby co innego się nie przytrafiło. I one są. Normalnie widać, jak się cieszą w górze. Nie machając skrzydłami prawie. Jaśko, oba jak gania. Zaraz żółtego. Nie. Wujek Janek spędził, już mu się tam pocztowy zakręcił. Żółty mu się spodobał. Sąsiad nie wytrzymał. Moich młodych chcę nałapać, proszę bardzo. Ciemne spędzić. U wujka sporo zostało. Zaraz wujkiem ścinę będzie miał. Ciemnego wujkowi porwały. Jednego. O, żółty jest, dobrze. Łap, sąsiad, łap. Ostatnie twoje podrygi podobno, także może nie wyniesiesz. Wyrwałeś. Dwa ciemne są. Uciekają. Nie mogę tam tych starych dopędzić. Niestety. Niestety. Może usiądę? Nie.
Czekaj. O, jak usiadła dziadowa. Zaraz im złapię ziemniaki. Się wpasowały ładnie. Ucieka ten jeden. Szymelek jest obcy jakiś. Są młode pocztowe, to one nie chcą usiąść. Jakie potrzeba, to masz. Mój dosiad, wyrzuciłem żołniczkę na dosiad. I ona usiąść nie chce. W sumie to dobrze, może niech tak trochę pochodzi chwilę z nimi. Jeszcze mam godzinę. Godzinę mogę stać. O, o, o. Cicho. O, ten leci skądś. O, szymelek. Ciemne dwa siedzą, zobaczcie. Jeden na boku. A to szymel obcy. Pocztowy jednak mądrzejszy. Ale to dzikusy, ciekawe czy ja to zakręcę. Zobaczcie. Kurwa, jeszcze zapiszczało. O jest, nie zakręcaj. Siedzę na środku. Ciężko chodzi po ostatnich deszczach. Moje są. Kurwa, wyskoczył. Jeden wyskoczył. Dobra, nieważne. On niestety wyskoczył. Czy to wujka były, czy to Darka, nie wiem. Gdzieś tam lata z szymelkiem. Jak się popieprzyło ciemnemu szymelkowi, zobaczcie. Siadają same z powrotem. Panowie, cyrk, żadnego nie złapałem. Siatka mi się odkleiła. Ja na górę wchodzę, żeby wyciągnąć się. Patrzę, tam pół siatki jest otwarte. Ciemne chodzą dalej w głębiach. One się rozpędziły, nie chcą siadać wcale. Szymel ich wyprowadza. Jeszcze jeden ciemny jest. Tamten poszedł. Zaraz jastrząb przyjdzie i wam znowu pokażę szkołę. Niestety nie mam czasu nad nimi siedzieć. Muszę zbierać ekipę na lot. Jest ciemny, jeszcze ciemny, już jest jeszcze ciemny. A szmelek poleciał. O, już prawie chcą iść, już i znowu wyskakują. Nakarmione są do tego. A masz, ja mówię, gdzie jest bocianka. A ona chodzi sobie z nimi elegancko. O, sąsiad wypuścił. Oba. Co tam się stanęło, Marcina? Może jastrząb? Aż niemożliwe.
Może pies mi przepłoszył. Zaraz moje tam pomasz, już ciemne, ciemno od razu poszedł. Tu jest ciemno. Nie wiem, czy to nie jastrząb czasami. Pół godziny. Pół godziny już latają panowie. Ciemny sam już siada. A ja już muszę iść się kąpać. Przygotowałem 19 swoich. Jednego białego miałem, tego łapanego, to będzie 20. Wziąłem tego koroniatego. Może zajadę do pana. Z Hubala 10, zobaczymy ile mi się zejdzie. Ze starych babic. Stare babice, Hubala 10. Pan starszy do mnie dzwoni. O, tam chodzą, zobaczcie. Ten szymel mój biały jeden. O, 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 cicho, cicho, cicho. Siadają. Nie trafiają w ten, w siatkę. Się trzęsie jeszcze. Ciemna wieża tutaj. O, wiedziałem, że na bok usiądzie, no jasne. Tak to jest. Wiedziałem, że na bok usiądzie. Tam usiadła z powrotem. Dobrze, to wujka Janka, nie Darka, bo bym był bardzo zły. Dobra, zbieram się. Spokojne są. Szesnasta 50. 15 minut temu wypuszczone, teraz jadę do pana Hubala 50. Są 3. O, ten kozak wrócił, to ci powiem, że jest ciężko. Najlepszy lotnik. Z czarnym dziobem. Biegnie do domu. Ten zawsze wraca. Trochę się spóźnił, ale jednak te oczy. Ma taki ciemniejszy dziób. 21 oczywiście.
20 godzina, troszkę jeszcze dnia zostało. Ja już muszę jechać. Na tą chwilę 4 sztuki są. Wszystkie na jasnych oczach, na jaśniejszych oczach. O Jezus, mi się. I na czarnych dziobach, no. Czyli takie kropki na ogonie zrobiłem, żeby wiedzieć. No, ale ma czarny dziób ta samica. A ten 21 oczywiście. Zawsze. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Pozdrawiam pana Hubala ze Starych Babic i jego partnerkę. Dzięki za spotkanie dzisiejsze, cześć. Siemanko gołąbeczki, godzina 13. Zobaczcie, przyszła teraz. Ja wróciłem z roboty. Ma kropkę czerwoną na ogonku. Ma. Dzisiaj będę liczył, ile wróciło. Także jeszcze walczą. Ciężki lot, bardzo ciężki. Zaraz pozamykam. Były wypuszczone. Można powiedzieć, że grupka się zmniejszyła. O, widać różnicę. Usiądą, zamknę je i będę liczył. Będę wiedział co i jak. 19 sztuk było wypuszczonych. To mi się wydaje, że połowa jest. Zobacz kolego, czymś takim maluję. Gołąbki robię, znaki będę robił, ale muszę mieć wolne, może w poniedziałek. Bardzo dobrze się na lotach maluje. Zostają do końca życia. Złapałem specjalnie, żeby Iłuszkowi pokazać. 15 sztuk. Nie wróciły dwa młode z tamtego roku. To co się spodziewałem. I nie wrócił z 18 roku, taki co zawsze. Co roku. Nie ma go od pół roku. I coś jeszcze z białych, a nie wiem który. Z 19 roku pewnie jakiś, bo te stare weterany są. Także, ale jeszcze mają czas. Ta samica wróciła o 13, jak wracałem z roboty. Także nie ma tragedii. Jest bardzo dobrze. Wczoraj 5, a dzisiaj 10. Chyba, że wczoraj wieczorem, jak już pojechałem, bo nie zamykałem okienka. Także teraz będę kończył już, bo film będzie długi. I tak się zbierałem, bo to się działo i wczoraj, i przedwczoraj, i dzisiaj. Też za ciekawość, także trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. I proszę o subskrypcję kanału.